Dziesięć polskich imion śmiesznie brzmiących w obcym języku. Imiona są dość specyficzną kwestią i często indywidualną dla różnych państw. O ile imię Mercedes już na całym świecie budzi mały uśmieszek, to inne słowa są odbierane nieprzyjemnie tylko na konkretnych terytoriach. I najlepszym przykładem jest złowieszcze słowo behemot, bo tak na przykład nazywał się diabelski kot z powieści Mistrz i Małgorzata. Powieść rosyjska po rosyjsku Behemoth to nic innego jak hipopotam. W tym przypadku to celowy żarcik. Ale jak jest z tymi imionami? Marika. Zacznijmy od tego, że osoby z tym imieniem są pokrzywdzone na dzień dobry. Jaki rodzic nazywa tak swoje dziecko? W ogóle powinno być tak, że jak rodzic nazwie swoje dziecko jakimś debilnym imieniem, to powinno mu się je zabierać. No, kurde, Marika, serio? A co to oznacza? Otóż w języku hiszpańskim to słowo oznacza mężczyznę, którego gesty i zachowania są charakterystyczne dla kobiet. Więc, jak na siłę będziemy chcieli przetłumaczyć słowo Marika na polski, to wyjdzie nam obraźliwe określenie pedał. Anna, imię żeńskie, pochodzenia hebrajskiego, które tłumaczymy jako pełna wdzięku i łaski. No, brzmi całkiem ładnie, prawda? Problem zaczyna się, gdy powiemy Anka, bo wtedy uśmiech pojawi się na twarzy Szweda. Czemu? Anka po szwedzku to kaczka. Kamil, imię męskie, pochodzące od rzymskiego imienia Kamillus. Słowo to jest tłumaczone z łaciny jako pomocnik kapłana bądź zrodzony z wolnych rodziców, ewentualnie szlachetny chłopiec. Z czym wam się kojarzy słowo kamil? Mi na przykład ze słowem kamel. Czyli wielbłąd. I to skojarzenie wcale nie jest takie przypadkowe, bo wielbłąd to w języku bułgarskim kamil. Także wyobraźcie sobie taką sytuację. O, cześć, jak masz na imię. Wielbłąd. No, pierwsza myśl, debil po prostu. Marta, ale brzydkie imię. Uuu. Imię żeńskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się z aramejskiego rzeczownika, mar, znaczącego pani domu, bądź gospodyni, ha, dogarów. Nie no, żartuję. Marta w języku hiszpańskim to nic innego jak kuna. Zawsze lepsza kuna niż kaczka, albo wielbłąd, nie? Ale nie wiem, może mi się tak wydaje. Nie znam się. Amelia. O, i dla odmiany ładne imię. Imię żeńskie pochodzenia germanickiego. Amelia germańskie? Dla mnie powinno to przyjąć się w AMERIA, a nie Amelia. Jakieś z francuskim się bardziej kojarzy. Zresztą nieprzypadkowo, bo jest film francuski Amelia. Wśród imion nadawanych nowonarodzonym dzieciom, Amelia w 2014 roku zajmowała ósme miejsce w grupie imion Żeńskich. Uważajcie, to jest dobre. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jest właśnie ten film pod tytułem Amelia. W Grecji Amelia to określenie wrodzonej wady, która prowadzi do narodzin dziecka bez nóg i rąk. Zaś dosłownie. Amelia to bez kończyn. Także film Amelia w Grecji śmiało można przetłumaczyć jako bez kończyn. Ciekawe, czy zdają sobie z tego sprawę. Hmm. Jarosław, bardzo ładne męskie imię słowiańskie, oznaczające kogoś, kto ma silną, mocną sławę. Słowo jary, czyli mocny, silny, krzepki, w okresie przedchrześcijańskim miało to samo znaczenie co słowo święty, na przykład jaregody, czyli święte gody. O ile Jarosław to tak typowo słowiańsko, to już zdrobnienie Jarek może źle się kojarzyć na przykład w Turcji, gdyż w języku tureckim słowo Jarek, a właściwie Jarak, to taki męski narząd płciowy. Współczujemy. Idąc z tym topem, mogę kogoś nazwać Jarak i to będzie obraźliwe. To tak jakby powiedzieć, ty hu, na przykład ty Jarku. Nieźle. Beata, żeński odpowiednik imienia Beat. Serio, Beat jest imieniem podstawowym, a Beata jest odpowiednikiem. Nieźle. Pochodzi od języka łacińskiego. Słowo Beata oznaczało błogosławioną, szczęśliwą, przynoszącą szczęście. I tutaj znowu wchodzimy w fonetyczne brzmienia, gdyż w Rumunii słowo Beata fonetycznie brzmi jak pijana. Aleksandra, żeński odpowiednik greckiego imienia Aleksander. To mało kontrowersyjny przykład, bo również chodzi o zdrobnienie, czyli Ola. W ogóle, kto do cholery postanowił zdrobnić imię Aleksandra na Ola? No nie ogarniam tego. W języku hiszpańskim, Ola to nic innego jak cześć. Zastanówmy się, podchodzi tam jakaś dziewczyna do kogoś i mówi: Cześć, jestem Ola, czyli Ola Sojola. Spójrzmy z tego z punktu widzenia polskiego. Cześć jestem cześć. No jak odbierzecie taką osobę, No głupie. Agata. Imię żeńskie, pochodzące od przymiotnika ze starożytnej Greki. Nie wiedzieć czemu, ale imię Agata kojarzy się Portugalczykom ze słowem gato, czyli kot, a właściwie kotka. Także Agaty lepiej nich uważają, przedstawiając się w tym kraju, bo usłyszeć jestem kotka brzmi dość nietypowo. No chyba, że akurat jesteś jedną z tych, które na widok ciemnoskórego mówiącego You're beautiful, I love you się ślinią, no to masz idealne imię. Dorota, imię żeńskie pochodzące z Greki. I teraz uważajcie: Buzia po rosyjsku to rot, więc dorota. <noise> no właśnie. Ogólnie w języku rosyjskim, do buzi. To wrot. Ale powiemy Dorota, no to też jakoś to zrozumieją, że dobuzi. Także Dorota po rosyjsku to dobuzi. Jest to na tyle popularny zwrot, że imię Dorota w Rosji w ogóle nie występuje. Nie ma ani jednego przypadku, żeby Rosjanka miała na imię Dorota. A przy okazji wyobraźcie sobie, jaki ubaw mają ci wszyscy Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają i się dowiadują, że jest takie imię Dorota. No idealne po prostu dla ukraińskiej prostytucji. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i nie przeraża Was momentami mój żart, w którym obraziłem Dorotę, Agatę, Aleksandrę, Beatę, Jarosławę, Amelię, Martę, Kamila, Annę i Marikę. Boże, co za imię Marika, o Jezu. Naprawdę nie róbcie takiej krzywdy swoim dzieciom. A jeśli ktoś z Was ma na imię Marika, to śmiało zmieniajcie w urzędzie, jak napiszecie, że macie kompromitujące imię, od razu Wam zmienią. Bez problemów. Naprawdę, nie wiem, weźcie jakąś tam Amelie, Annę czy Kamila. No właśnie, także dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, który na szczęście ruszył i pojawiają się tam już pełne odcinki, a nie tylko skróty, tak jak to było swego czasu i co ciekawe odnośnie Jarosława, czyli Jaregody, pojawi się tam odcinek świąteczny dotyczący Świąt Bożego Narodzenia, w którym opowiem dokładnie skąd Boże Narodzenie się wzięło, dlaczego 25 grudnia, a nie inny grudnia i między innymi wspomnę trochę o Słowianach, którzy mieli właśnie Jaregody, czyli Święte Gody. Ponadto zapraszam was na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ponieważ nie mam czasu go prowadzić w związku ze zbliżającymi się świętami. Ja chcę, aby jak najwięcej filmów wyszło w święta. Stąd tak staram się trochę nadrobić tych filmów i staram się tak, żeby wyszły codziennie, ale niestety nie obiecuję i nie wiem jak to będzie w święta, bo ja w święta nie pracuję, bo mi się nie chce. Także inwigilator chwilowo jest zawieszony, ale lada moment wróci, dalej będą tam improwizowane odcinki. Zresztą trochę improwizacji pojawia się na światowej historii, przez co bawi mnie kiedy ktoś pisze, że nie umiem czytać, a kiedy akurat nie czytam, tylko mówię z głowy, tak jak na przykład... Teraz. A no i seria, porozmawiajmy, na pewno wróci, na pewno wróci po świętach, bo po prostu jestem pewny, że przez święta uzbiera się dużo głupich komentarzy i ja już mam ich tak z 15, na które warto powiedzieć. Także dajcie znać, o czym chcielibyście następną łodyczkę i o czym chcielibyście następną historię. Trzymajcie się, cześć.